cywilizacja, którą myśmy stworzyli, ona się zaczęła się opiekować człowiekiem, zaczęła stwarzać dobre warunki dla życia na przykład chorych i ona po prostu udomowiła człowieka i udomowiła zwierzęta. Najpierw zresztą udomowiły się zwierzęta, a potem cywilizacja potrafiła zrobić to, że człowiek zaczął nagle żyć znacznie lepiej niż powinien, bo nasz gatunek, podobnie jak inne rzeczy, zwierzęta z komponentą drapieżnika, chcą coraz więcej pobierać substancji spożywczych, czyli coraz bardziej jedzą. No i teraz człowiek, któremu już wychodził zwycięstwo z walki z konkurencją, potrafił zrobić mnóstwo pokarmu, wobec tego też je bardzo dużo. Nie ma okresu przerwy między posiłkami, wymuszonej przerwy między posiłkami, jaka dawniej była potrzebna kilka godzin, żeby upolować na przykład zwierzę. W tej chwili tego nie ma. Idziemy do lodówki, prawie sięgamy po wędliny, które tam są. I w związku z tym cywilizacja spowodowała, że człowiek zaczęła się otyłość, co była rzeczą dość niedobrą. Ale wracając jeszcze wcześniej, ten neolityczny łowca-zbieracz to była świetna grupa ludzi, bo oni żyli właśnie w warunkach bardzo niesympatycznych, silnej rywalizacji. Przyroda była potężna, kryli się różni wrogowie. Dlatego trzeba było mieć oczy dookoła głowy. I dlatego mężczyzna z tego okresu to jest właśnie człowiek, który bardzo dobrze się orientuje, bardzo dobrze widzi, ma świetne wyczucie czasowo-przestrzenne, wie jak się poruszać. Ten człowiek prymitywny musiał mieć oczy dookoła głowy. Nie było natomiast zapasów. Nie było zapasów, czyli człowiek musiał żyć z dnia na dzień i jeżeli cokolwiek zawalił, to mu groziła śmierć. Bo to inteligencja, była silna presja na inteligencję. W momencie, i to był ten człowiek, prymitywny łowca, zbieracz, to on właśnie był taki superman. My to ciągle to długo zostało. Niektórzy na przykład uczeni twierdzą, że gdybyśmy tak zobaczyli na społeczeństwo Aten, czyli to prawda jakieś 600 lat przed nową erą, a więc ponad 2,5 tysiąca lat temu, że to akurat byli ludzie, którzy byli z reguły znacznie inteligentniejsi, lepiej rozwiniętymi umiejętnościami dyskusji itd., itd. niż człowiek współczesny. Natomiast ponieważ, co się stało? Myśmy zaczęliśmy tak sobie podporządkowywać przyrodę, żeśmy uzyskali dodatkowe źródła żywności na przykład, a teraz jesteśmy gatunkiem empatycznym, podobnie jak zresztą większość naczelnych, to zaczęliśmy się tymi zasobami dzielić ze słabszymi, z gorszymi, prawda? I zaczęliśmy jak gdyby popierać słabych. I to nie tylko to, że na początku żeśmy ratowali tych, którzy mogliby szybko wrócić do społeczeństwa i pomagać, ale potem empatia objęła wszystkich. Tak samo jednostki nieprzystosowane do życia, czy gorzej przystosowane do życia. I co gorsze, dopuściliśmy te jednostki tak samo do rozrodu. W związku z tym nagle ta bardzo wyspecjalizowana pula genetyczna społeczeństwa, no, osłabła. I współczesny łowca-zbieracz, to jest właśnie zwykle, to nie jest ten szczupły myśliwy z dzidą, który przemierza dżunglę czy stepy, tylko jest to otłuszczony facet z wózkiem w supermarkecie. Niektórzy ewolucjoniści ciągle uważają, że po szczyt naszego rozwoju intelektualnego myśmy tak mieli właśnie w okresie paleolitu, prawda, górnym paleolicie, a w tej chwili już jest coraz gorzej, ale o tyle nie jest to złe, że my po prostu w tej chwili mamy mnóstwo różnych rzeczy, którymi sobie kompensujemy to, że nie jesteśmy tak sprawni jak tamci ludzie. Widzimy gorzej, ale to gorsze widzenie, na przykład zwiększa inteligencję, osoby krótkowzroczne mają zwykle wyższą inteligencję, bo muszą sobie nadrabiać kombinowaniem to, czego nie widzą, kombinują narzędzia różnego rodzaju i tak dalej. Także w końcu zrobią się właśnie, też to nie wychodzi tak złe. No i oczywiście wtedy zaczęła się rozwijać medycyna i w sumie ta medycyna tych ludzi coraz poprawia. I teraz jest pytanie, czy wobec tego, że w tej chwili ludzie są jak gdyby mniej bystrzy niż dawniej, czy to znaczy, że nasz gatunek ulegnie degeneracji? Chyba nie, dlatego, bo my sobie z kolei wynajdujemy różnego rodzaju narzędzia, którymi się podpieramy, protezy, prawda? Na przykład, dawniej ludzie musieli mieć fantastyczną pamięć, zwłaszcza, jeżeli chcieli mieć pojęcie
jedności historycznej, co było potrzebne dla kohezji grupy, prawda? Byli ci bajarze, którzy opowiadali tę historię. No, ale potem wynaleziono druk i w tej chwili znacznie wygodniej jest mieć coś przeczytać, nie trzeba pamiętać, prawda? Dalej wynajdujemy oczywiście w tej chwili na przykład komputery i inne media elektroniczne. Znowu mamy olbrzymia szybkość rozwoju. W tej chwili, jak ja potrzebuję jakichś danych, to ja właśnie siedzę przy komputerze i nie muszę tracić czasu, żeby gonić do biblioteki, wertować katalogów i tak dalej, tylko ja znajduję w komputerze odpowiednie źródło. Jeżeli jestem porządnym naukowcem, to szukam odpowiedniego czasopisma. W tej chwili coraz więcej czasopism wysokiego lotu, naukowych, recenzowanych, jest dostępnych, przynajmniej dla pracowników uniwersytetów i studentów, poza bez obowiązku płacenia i tak dalej. Można właściwie wejść na świecie coraz bardziej, zwłaszcza, że pojawia się teraz taki też ruch, żeby właśnie jak najwięcej czasopism było dostępnych w sieci, prawda? Ten duży atak przeciwko Elsevierowi za jego politykę ograniczania dostępu do wiedzy. No, a następny krok, jaki będziemy mieli, to być może bezpośrednie działanie stymulujące na mózg, poprawiające mózg, bądź to przy pomocy różnego rodzaju leków usprawniających pamięć, bądź przy pomocy różnego rodzaju elektrycznych i elektromechanicznych albo elektronicznych urządzeń. Na przykład teoretycznie można pomyśleć, że będą robione chipsy, które będą mogły być wszczepiane do hipokampa i będą takie bardzo dobre protezy pamięci. W ogóle pytanie, czy nasz mózg jeszcze ewoluuje, jak to, bo tak oczywiście ewoluuje, mózg się nie zatrzymał na tym stopniu rozwoju. Kultura ciągle zmienia mózg. Wiemy na przykład, że chociażby piśmienność powoduje to, że się poprawia komunikacja między półkulami mózgowymi, a na przykład osoby niepiśmienne, a to badania robione na grupkach analfabetyk w Portugalii, ponieważ w południowej Portugalii jeszcze ciągle kulturowo najstarsza córka nie idzie do szkoły, tylko opiekuje się innymi dziećmi, bo nie umie czytać i pisać, dobrze sobie z tym idzie przez życie, ale ma mniejsze spojdło wielkie niż ludzie normalni. Mózg ewoluuje w różnych częściach świata z różną szybkością. To zależy od tego, właściwie jak często się rasy mieszają. Chyba to jest przyczyną tego. Mamy takie markery szybkości rozwoju mózgu. Mamy taki gen mikrocefaliny. Jak on jest uszkodzony, to właśnie mamy takie małe mózgi. I ten gen ma taki jeden haplotyp, który się rozwija pod silną presją ewolucyjną przez ostatnie właśnie te 30 parę tysięcy lat. I teraz widzimy, że są takie populacje, w których tego genu jest mało. Tam się mózg nie rozwija szybko. To na przykład populacje w Afryce subsaharyjskiej. Natomiast są takie miejsca, gdzie 100% populacji ma ten gen, ten haplotyp D. I to jest na przykład Ameryka Łacińska. Nic dziwnego, bo w Ameryce Łacińskiej tam mamy właśnie mieszaninę białych, natywnych, czerwonych, czarnych niewolników, a ponieważ kraj jeszcze na dodatek był katolicki, czy nie było kulturowych barier przeciwko mieszaniu się. To jest też bardzo ciekawe, jak na rozwój mózgu wpływają systemy kulturowe, właśnie religijne, ci sami chrześcijanie. Chrześcijanie, protestanci uważają, że rasy nie powinny się mieszać. Anglicy w Stanach Zjednoczonych wypychali Indian na zachód. Holendrzy w Afryce Południowej zakazywali jakichkolwiek kontaktów z miejscowymi, pomiędzy białymi a miejscową ludnością murzyńską. Natomiast dla katolików, jeżeli ktoś tylko przejdzie na katolicyzm, to jest bliźnim z pełnymi prawami do życia społecznego. Dlatego na przykład tak dobrze Francuzom szło w Kanadzie z Irokezami, bo tam małżeństwa mieszane były i były normalne stosunki. Właśnie tak samo Ameryka Łacińska to było terytorium katolickie i tam nie ma właśnie uprzedzeń, że nie może się osoba biała związać z murzynem czy z potomkiem Indian i to są piękne, widać to doskonale działa, bo tam i
i literatura, i nauka się w tej chwili bardzo szybko rozwija. Brazylia jest takim rosnącym krajem, prawda? W ogóle ludzie, jeżeli chodzi o formę, też się pięknie rozwijają. Tam bardzo wiele, na przykład Mistrz Świata jest z tamtego okresu. Nawet papież też pochodzi, prawda, z Ameryki Łacińskiej obecnie. Cywilizacja oczywiście bardzo zmienia sposób myślenia. Dawniej uczony miał dużo czasu na przemyślenia. Czytał, studiował książki, dużo chodził. Mój profesor jeszcze mówił: Jerzy, pamiętaj, że od czasu do czasu trzeba po prostu odejść od maszyny do pisania, takie były przedtem rzeczy do pisania, i trzeba się spokojnie przejść po ogrodzie. My w tej chwili nie mamy czasu, my siedzimy przy komputerze, zwykle na komputerze mamy otwartych jeszcze kilka paneli, prawda, przez cały czas pracujemy, jesteśmy może wydajni, ale jakość naszej pracy ulega na pewno zmianie, niekoniecznie pogorszeniu, chociaż pewno często jesteśmy bardziej przemęczeni niż właśnie jak robiliśmy jakieś takie odkrycia na piechotę. Ewolucja oczywiście mózgu nie skończyła się w XXI wieku, ona stale rośnie. To był przede wszystkim James Flynn, taki uczony nowozelandzki, który odkrył, że jeżeli się bada IQ ludzi w różnych częściach świata i porównuje z wynikami IQ z różnych okresów, to jest stały wzrost tego IQ, być może teraz się zatrzymuje, ale niewątpliwie były takie zmiany. Także nasze IQ idzie do góry. No i to teraz, jesteśmy teraz tak, że mamy wprawdzie czasami jakieś takie złe formy, ale, i to jest rzecz istotna, właściwie to ostatni rok 2015 przyniósł rzecz, która prawdopodobnie dla naszej przyszłości by miała olbrzymie znaczenie. Mianowicie wygląda na to, że nasze możliwości inżynierii genetycznej na skutek odkrycia takiego systemu CRISPR i połączonego z kaspazą dziewiątą, mamy w miejscu takie możliwości, że my możemy w tej bardzo dokładnie wycinać poszczególne miejsca z różnych genów, wstawiać w to inne geny, na przykład możemy w ten sposób eliminować uszkodzenia genetyczne, możemy na przykład mieć spokojnie, nie wiem, dziecko, czy nawet jeszcze, czyli zarodek, o którym wiemy, że jest genetycznie niepełnowartościowy. Dawniej to decyzja oczywiście była, to tego zarodka nie implantujemy w macicy, tylko wyrzucamy do kubła. W tej chwili możemy spokojnie wziąć i możemy spokojnie wyciąć to złe miejsce, wstawić w to dobry gen, strukturę nieuszkodzoną, i nagle okazuje się, że możemy mieć z każdego zarodka dobre uczucia. I to możemy stosować tak samo u osób, które mają nieuleczalne choroby. Znaczy nieuleczalne choroby jednogenowe, tak jak choroba Huntingtona, wygląda na to, że będzie to leczone właśnie metodami inżynierii genetycznej. To ma niesłychane znaczenie. To w tej chwili są to, tak powiem, pierwsze początki. Opublikowano te prace o CRISPR w roku 2015. Jedna grupa opublikowała wyniki, dwie dziewczyny, druga grupa opatentowała, no teraz są kłopoty, do kogo to należy.